Jak już wspominałem, lokalizacja hali ma kluczowe znaczenie. Analizowane są warunki gruntowe, dostępność mediów, uwarunkowania prawne, np. plan zagospodarowania przestrzennego oraz czynniki środowiskowe. Ale ważny też będzie kształt działki, który pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń, aby zaprojektować halę o maksymalnie zoptymalizowanych wymiarach. Wybór takich cech hali jak szerokość, długość i wysokość może mieć znaczący wpływ na cenę inwestycji. Hale projektowane w systemie Alfa mogą mieć maksymalnie 15 metrów szerokości i 6 metrów wysokości. Słupy natomiast rozmieszczone są co 5 metrów, a co za tym idzie najbardziej optymalną długością hali Alfa jest długość będąca wielokrotnością liczby 5. Istotną sprawą jest też kąt dachu w układzie dwuspadowym. Im mniejszy kąt dachu hali stalowej, tym zazwyczaj niższa jest jej cena z kilku powodów. Po pierwsze, mniejszy kąt nachylenia dachu oznacza, że konstrukcja dachu jest prostsza i zużywa mniej stali oraz innych materiałów budowlanych. Mniej materiału to niższe koszty zakupu i transportu. Dachy o mniejszym kącie są prostsze w konstrukcji, co obniża koszty projektowania i montażu. Montaż dachu o mniejszym kącie jest zazwyczaj prostszy i szybszy, co przekłada się na mniejsze koszty robocizny. Podsumowując, mniejszy kąt nachylenia dachu hali stalowej często prowadzi do niższych kosztów całkowitych projektu, zarówno pod względem materiałów, jak i robocizny. Jednak decyzja o kącie nachylenia dachu powinna uwzględniać również inne czynniki, takie jak lokalne warunki klimatyczne, funkcjonalność obiektu oraz wymagania estetyczne. Ostatnią rzeczą, która będzie miała wpływ na koszt realizacji, jest ilość kondygnacji wewnątrz hali. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku hala jednokondygnacyjna. Większa liczba kondygnacji wymaga bardziej wytrzymałej i skomplikowanej konstrukcji nośnej. Musi ona przenosić obciążenia z wyższych kondygnacji na fundamenty, co zwiększa zużycie stali i innych materiałów konstrukcyjnych. Hale wielokondygnacyjne muszą spełniać surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, co może wymagać podniesienia kategorii odporności ogniowej budynku.